cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Witam w kolejnym dniu. Jadę na skup z pszenicą, a ze skupu prosto na pole nad Księżycą. Kombajnista pojechał już przepłukiwać i smarować Pepsona. Mówa w gotowości. Muszę zwolnić przyczepę, bo nie będzie nie sypać. Księżyca mamy 5,5 hektara rozkoszenia na pewno, a może więcej. Będę musiał w tym czasie pojechać do Lublina, bo Kuba zostanie przy kombajnie. Odezwę się, jak zważymy, ile tego było. Stoję już przed skupem. Mamy 700 zł. No brutto, można by powiedzieć, wręcz, bo nie ma VAT-u, w sensie, że ja jestem, jak jestem płatnikiem VAT-u, to mam płacone brutto. Jakbym był ryczałtowcem, to miałbym plus VAT. Tak więc dzień się fajnie zaczyna już. Tu mi coś forszyć się rozkapał. Coś on chce. Nic, zapalę, bo tutaj dwa samochody na wagę moją wjechać, co się tam poważą, ja wjeżdżam i to wysypiemy. A jak wysypiemy, to wracamy prosto. Jeszcze muszę paliwa tylko zalać do forsza. Wczoraj 18 cm było. Kurwa, tej słomy jeszcze pieprzonej mi naodliczają. Na pewno. Pół przyczepy. To jest ze 3,5 tony pewnie, tak strzelam. I na Przężytko podstawiam w sumie tylko, szczepię tą małą też, bo tam jest 5,5 hektara. Ja tam nie zakładam żadnych plonów, tylko to też jest na zasadzie ścięcia. Tam też była ta wichura. No ale jakby nawet było troszkę więcej jak tona z hektara, no to już się na to przyczepę nie zwiecie, bo tutaj 6 wejdzie. Tak więc tą małą podczepię, tym razem bardziej świadomie, że może się przydać. Równo 11 ton, no i 20 kilo. Ważę pełny. No i o dziwo, bez potrąceń za tą słomę, jakoś mi się udało dobrą grupkę złapać. Czekam w kolejce, wysypuję, ciśniemy. Dobra, wysypane było 3,220. A ja chciałem życzyć wszystkiego najlepszego dla Sebastiana, który 29 sierpnia ma swoje 20 urodziny. Możesz podziękować za to Ewelinie, swojej dziewczynie. A ty, Ewelina, wieczorem musisz tu coś zrobić. To ci Sebastian załatwiłem. Jestem na miejscu już. Podjechałem forszem. Tam mamy do skoszenia przy tych drzewkach, co takie widać, co rosną, 70 arów. Tam właśnie kilometr dalej koszą 70 arów. Właśnie skończyli w sumie, bo ostatnim przejazdem. Kuba już tutaj do mnie jedzie samochodem. Ja wsiadam w Kuby samochód. Kubę zostawiam tutaj i cisnę do Lublina, bo mam na 13 umówiony termin badania. Teraz ostro, tam widzicie trochę o zdrowie. Robiłem dzisiaj rano morfologię. Jeszcze skuty jestem. Rozszerzoną i dzisiaj jadę na Lublina, na 13 mamy być. Tak więc jest godzina 11, ja mam jeszcze pół godziny, żeby dojechać do domu, wykąpać się i przed 12 muszę wyjechać, bo mam godzinę drogi co najmniej, a za 10-13 muszę być, żeby tam z dowodem się zameldować. Wrócę gdzieś około 16 i wtedy będziemy widzieć, czy w ogóle był sens brania tej małej przyczepy dzisiaj, czy nie, bo wczoraj sensu takiego nie było. 3,220. Dokładnie, do tira mi tam brakowało 5 ton, ale kolega jeszcze ma 2 tony do skoszenia, które mógłbym czasnąć, też co prawda po burzy, ale myślę, że 2 tony z 2 hektarów tam by się ukosiło, no i byłoby po sprawie,
jeśli chodzi o to, a teraz po sprawie jeszcze nie jest tak chyba. Księżyto jedzie jutro też na skup z rana. Księżyto jest po 600 zł, pszenicę sprzedałem po 700. Oczywiście bez VAT-u, bo jestem VAT-owcem zero. No i tak wygląda sprawa. Jutro z Kubą będę musiał się jakoś podzielić. Nie wiem, co Kuba wybierze. Ja mu dam wybór. Albo pojedzie kopać koparką, albo będzie talerzował forszem. A jak nie, no to ja będę, jedną z tych rzeczy będę robił ja, jedną Kuba po prostu. Muszę potalerzować wszystko to, co po tych nawałnicach, żeby to zdążyło jeszcze może kiełknąć, żeby to słomę trochę wymieszać, bo to też leżało, wszystkiego się zebrać nie da, a w to będzie wsiewany striptilem rzepak. W ogóle nie wiem, jak to będzie z tym rzepakiem, cholera jasna. Jego trzeba siać jeszcze w tym tygodniu, a co? A nie wiem, ile tych ton tam leży na ziemi. No dwie, trzy tony na pewno jest obsypane. No i to przecież wszystko będzie musiało wykiełkować. Jak to będzie, to ja nie wiem. Zadusi mi rzepak. Będę musiał szybko albo tym chlomazonem prysnąć. Takim doglebowką od razu po siebie, żeby to trzymało te jednoliścienne. Zaraz będę musiał to popytać, jak to zrobić. Mądry głów. No i chyba tyle chciałem powiedzieć. Czekam na Kubę i lecę na Lublin. Siemano, krótka wstawka ode mnie. Bo Grzesia nie ma, więc ja pilnuję. O! Uciekam. To już mamy wykoszony ten kawałek, tu naprzeciwko drogi tak samo, tamten, z tego dało dwa zbiorniki, z tego jeden z takiego powodu, że no niestety, ale tam było bardzo dużo wymoknięte, co na wiosnę zresztą były te problemy, to się kopaliśmy, to tamto, no można by powiedzieć, że pół pola poszło daleko. Tam był taki jeszcze jeden kawałek, 80 arów, to tam był też jeden zbiornik. Także pierwsze przyczepy już mamy. Koniec, jestem już w sensie. Która jest 16, dochodzi. Nie, w pół do 16 gdzieś. Trzeba pomału przygotowywać małą przyczepkę. Bo ta pełna. Zobaczcie, jak tutaj burtę wciągnęło gdzieś na jakimś dołku pewnie, a tam to wypchało na 100%. Czy jeszcze tutaj dosypię coś? Jeszcze może... Nichuja, bo to będzie się wysypywać. Tu jest pełno, a tutaj zaczęliśmy ostatni kawałek. 3-hektarowy. No ale przeżyto. Jak na całej nadziei. Po burzy. Burzy, czyli tak. No ale ustało w większości. Rzadki, ale kurde, grad tutaj musiał nie obić nic, bo kłosy są. Chociaż są jakieś połówki, też poprzelatywało pewnie. O, leżą kłosy, leży ziarno. Leży. Jednak. Wszystko. Jak to kurwa jest? Co zrobić? Ale przynajmniej będzie łatwiej zasiać, uprawić. Tak jak mówiłem, tu kukurydzę, zobaczcie, jak powaliło. Też co dziwić, kurwa, że przeżyto obsypało. Patrzcie, co się z kukurydzy stało. Armagedon przeszedł. Normalnie. To już trzeba byłoby chyba podnosić czkarnie, brać i próbować to kurwa na ten, na kiszonkę ratować. Liście pocięte w pół, jak flaga w paski. Kurwa, właśnie taki rok. Tak się zdarzyło, tak się złożyło. No, ale to już jest ostatni kawałek dożynki. Ja już zacząłem dzisiaj o zarówką.
na skup dzisiaj tego wywieźć nie dam rady, bo jest za późno, do 5. Jutro sobie rano polecę. Zwolnię przyczepy i zapomnijmy o tej sprawie. Jeden zbiornik ukusiłem sam. Wysypiemy, zobaczymy. Będzie jeszcze jeden. I tyle. Akurat na to przyczepę wejdzie dwa zbiorniki. Będziemy sypki. Trochę przyczepy ponasiadła. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze dzisiaj atrakcji. Dobra, jadę obładowany jak bamber do pełna, kurwa dzisiaj. Jakaś chmura idzie. Muszę spierdzielać. No nie wierzę, deszcz mnie złapał, kurwa. Przecież to jest niemożliwe. Z takiej małej chmurki jeszcze by deszcz pierdziele. A ja tutaj nie mogę zapierdzielać, bo ta przyczepa, ona jest do pełna nasypana i wywrotna mocno. Bo jest wysoko, środek ciężkości. Ja pierdolę, jaki deszcz gruby. Jestem już na asfalcie, cisnę do domu, kurwa, bo chuj by tu zmokło wszystko. Ja pamiętam, kiedyś jechałem ten deszcz przyczepą otwartą, pełną przeżyta i nie wyhamowałem prawie do wjazdu do domu. Ja po heblach, a przyczepa mi popchała dalej. To było krok od tragedii wtedy. A teraz to co ja zrobię? Już będzie napierdala w całą drogę. Nic nie wymyślę. Nie ma gdzie się schować. Nie mam plan B, nie ma ratunku. Trzeba jechać. Dobra, ta przeschowana, idę schować tą małą, bo kropi jeszcze tu, kurczę, idzie jakieś gówno, muszę małą to schowam, przykryję plendeku. No pierwsze kuro 5 cm mokre, ale tam chuj, chyba nic z tego nie będzie. Szustrał pies i tak z tego, ani pieniędzy, ani zabawy. Dobra, przykryłem tak na szybko plendeką i blachą. To nie będzie z tego deszczu, żadnego deszczu nie zapowiadali, kurwa, chuj wie skąd się wziął. To już idzie bokiem, to pokropi, to nic z tego nie będzie, tylko wkurzyło. Tutaj już przyjechał nawóz, to jest na rzepak jeszcze w tym roku. Saletrosam, żeby był odżywiony do samej wiosny, zimy. I polifoskę wziąłem w workach, szóstkę, bo taniej wychodzi, a damy radę to przerzucić. Po prostu. I tam jeszcze sobie wziąłem takie przęsła, bo tutaj zrobimy kojec dla Makity, żeby miała swój domek. Muszę jeszcze budę przywieźć. Kurde. To nic tam strasznego, bo to
przemokła pierwsze 5 cm. Nogami to przemieszam jutro i nie będzie znaku. Mam nadzieję, że nie wleje cholera wie ile. Ale nie, tutaj 0,4 mm pokazuje pogoda. Te kurwy syny, te kret od tej pogody powinien już na emeryturę iść, jak on nie zna się na swojej robocie do tej pory przez tyle lat. Dobra, kończymy ten dzień, światło gasimy. 18:20. Tutaj CZ-ka już jest w ruchu. Dach gotowy do balowania. Trzeba tutaj będzie obciąć, o Kuba już zaznaczył. Takie kwadraty wyciąć tu i tu. Nie wiem, czy nie za głęboko on tutaj zaznaczył. Trzeba będzie to zweryfikować. Ale być może nie. Trzymajcie się do jutra, do kolejnego wejścia. Niech prąd będzie z nami. No tak wygląda ściernia zrobiona. I teraz tu podbieram, to tak wygląda. O, wszystko oderwane. I tu jak wziąć to profil glebowy na metrze szerokości, sama ziemia jest. Wszystko zerwane. I kurwa na 10 cm. O, o takie tylko garby, co są po bronie. O. O, stożki takie o widać. O. Jeden, drugi, trzeci. O, już zerwane. O, pyżówka jest, jest. Ale o. Kurwa, jak obrony puścił teraz. Ale zjeżdżam, bo temperatury silnik dostaje. Gruberem przyjadę i zrobię.